Kilka. Na wstępie chciałabym Was przeprosić, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka obiecanego odnośnie postu Dąbrowskiej, ale z tego względu, że po prostu byłam chora i totalnie zmiotło mnie z planszy na tydzień. Ostatnio, jak już zachoruję, to trochę ciężej mi dojść do siebie, natomiast wszystko powoli wraca do normy, więc nagrywam dla Was obiecany odcinek o poście Dąbrowskiej. Tak jak powiedziałam w ostatnim filmie, powiedziałam Wam, że następny odcinek to będzie właśnie odcinek poświęcony poście Dąbrowskiej i żeby dodać troszeczkę pikanterii do tego odcinka, dodałam się do grupy właśnie poświęconej postowi, wiecie, Dąbrowskiej na Facebooku i to, co tam można znaleźć, to jest po prostu jakiś hit. Ale najpierw formalności, więc jeśli Cię tutaj jeszcze nie było, to hejka, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych w taki bardzo łatwy i przystępny sposób, tak żeby żyło nam się lepiej, zdrowo i żeby właśnie dzięki za pomocą zdrowych nawyków żywieniowych oraz fajnie zbilansowanej diety można było się cieszyć na przykład piękną sylwetką, samopoczuciem też, czy też energią. Okej, więc zaczynając musimy sobie najpierw powiedzieć, czym jest właśnie ta dieta dr Dąbrowskiej. Więc dieta dr Dąbrowskiej jest to post leczniczy, który ma na celu jedzenie 800 kcal dziennie i te 800 kcal jest to magiczna liczba, która właśnie ma wywołać proces autofagii w naszym organizmie, czyli po prostu nasz organizm zacznie sobie rozkładać i zjadać, wchłaniać jako energię zbędne składowe naszego ciała, na przykład blizny, złogi czy toksyny. Dodatkowo dr Dąbrowska uważa, że te 800 kcal to wystarczająca ilość energii na pokrycie zapotrzebowania na podtrzymanie podstawowych procesów życiowych. Generalnie jest to po prostu dieta, która polega na tym, że jemy same warzywa i owoce, ale nie byle jakie warzywa i owoce. Jest to ściśle określona lista i przykładowe warzywa i owoce, które można spożywać na dr Dąbrowskiej, pojawią Wam się tutaj pewnie na ekranie. Dodatkowo dr Dąbrowska w jednym z wywiadów powiedziała, że jej dieta to kamień na szatana i że dzięki tej diecie wiele małżeństw ocaliło się od rozpadu i generalnie wiele relacji zostało naprawionych właśnie dzięki tej diecie, bo można z niej wypędzić złe demony i ta dieta chroni naszą duszę. Kurde, szkoda, że nie wiedziałam o tym kilka lat temu, może bym ocaliła parę osób. I o ile nie ma badań negujących tą tezę, że właśnie dieta Dąbrowskiej może wpływać na ratowanie małżeństw, no to mamy badania, które pokazują, że diety, które dostarczają bardzo małą ilość kalorii, mogą wpływać na zanik miesiączki u kobiet, dodatkowo mogą zwiększać ryzyko kontuzji, urazów, no i po trzecie, jak już nawet ktoś zazna tych urazów czy jakiegoś złamania, no to rzeczywiście, kiedy dostarcza do swojego organizmu zbyt małą ilość energii oraz składników odżywczych, no to jego rekonwalescencja po prostu będzie dłuższa. Dodatkowo dieta dr Dąbrowskiej jest ultra, ale to ultra niedoborowa w białko, z tego względu, że no, warzywa, które są dozwolone na tej diecie, po prostu tego białka w sobie nie mają. Poza tym nie ma oczywiście tam za dużo cynku, żelaza oraz kwasów omega-3, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarki hormonalnej w naszym organizmie. Moja koleżanka była na tej diecie i schudła. No tak, dziwne by było, gdyby nie schudła. Tak jak już powiedziałam, post Dąbrowskiej dostarcza 800 kcal dziennie. Tak naprawdę dwuletnie dziecko ma większe zapotrzebowanie. I słuchajcie, odchudzanie to naprawdę jest prosta matematyka. Jeśli moje zapotrzebowanie to 2000 kcal, a ja będę jadła 1800 kcal, no to siłą rzeczy schudnę. Jak będę jadła 1500 kcal, również schudnę. I na poście Dąbrowskiej oczywiście jest dokładnie to samo, czyli po prostu jemy mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie i redukujemy masę ciała, tylko że ta redukcja masy ciała odbywa się bez wykształcenia zdrowych nawyków żywieniowych. Dlatego wiele osób, które kończy post Dąbrowskiej, wraca do swoich starych nawyków żywieniowych i oczywiście mają efekt jojo, a nieraz nawet wraca im więcej niż mieli wcześniej. I ja w ogóle jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, skąd dr Dąbrowska wytrzasnęła te 800 kcal. Bo jak wiadomo, jest coś takiego jak podstawowa przemiana materii. I ta podstawowa przemiana materii jest to ilość kalorii, którą my potrzebujemy, żeby zapewnić podstawowe funkcje życiowe, tak? Tak jak oddychanie czy bicie serca. I każdy tą podstawową przemianę materii ma indywidualną, tak samo jak całkowitą przemianę materii, z tego względu, że wylicza się to na podstawie wieku, masy ciała oraz wzrostu. No dobra, to teraz czas przejrzeć sobie te forum, do którego zapisałam się i wyciągnąć z niego parę kwiatków, których właśnie znalazłam na tej grupie. Dodajcie otuchy, bo już mi smutno i tracę zapał. Czy to normalne, że od 10 dni moja waga ani nie drgnęła? Jestem na 23 dniu, przez 13 dni spadło niecałe 4 kg, a teraz nic, kompletnie nic. A nawet dziś więcej jak wczoraj.
I wiele osób mi zawsze mówiło, no bo post Dąbrowskiej nie polega na tym, by redukować masę ciała. Ale jak widzimy, wiele osób przechodzi na niego właśnie w takim celu, żeby zredukować masę ciała. I ludzie oczywiście standardowo, przykładowo przez 2 lata przybrali 10-20 kg i teraz oczekują, że w 20 dni na poście Dąbrowskiej zredukują to wszystko. I dlaczego to nie ma sensu? To już wyjaśniłam. Po prostu na poście Dąbrowskiej jemy same warzywa i owoce. Później wracamy do swoich starych nawyków żywieniowych, czyli przykładowo jak jedliśmy przed postem Dąbrowskiej chipsy do filmu wieczorem, no to nadal będziemy jeść te chipsy wieczorem, bo nawyki nie zmieniają się od tak. No i potem rzeczywiście wraca nam ta masa ciała, a nieraz nawet wracają te nadprogramowe kilogramy i ostatecznie mamy więcej niż mieliśmy wcześniej. Kolejne zagadnienie dotyczyło tego, czy ktoś po poście Dąbrowskiej umiał nagle zajść w ciążę. I w komentarzach możemy znaleźć informacje. U mnie i koleżanki po poście od razu ciążę także polecam. W pierwszym cyklu po zakończeniu postu zaszłam w ciąży. Pierwsza ciąża 7 lat starań, 4 miesiące po poście, druga w pierwszym cyklu po poście polecam bardzo. I z czego to tak naprawdę może wynikać? Wiele osób, które ma nadmierną masę ciała, często boryka się z insulinoopornością, a niektóre kobiety nawet z zespołem policystycznych jajników. I oczywiście tutaj w tych obu jednostkach chorobowych, znaczy w tych obu przypadłościach, można tak to nazwać, mamy do czynienia z podwyższoną insuliną. I w momencie, kiedy my redukujemy masę ciała, to ta insulina też nam zazwyczaj spada. I jak insulina nam spada i masa ciała się redukuje, no to też wiele osób właśnie wtedy ma, tak jakby no, zwiększa swoją płodność, tak to nazwijmy, i wtedy kobietom łatwiej zajść w ciążę. Więc tutaj moim zdaniem to nie jest tak, że post magiczną różdżką dotknie Was i nagle po prostu będziecie płodne jak nigdy wcześniej, tylko najczęściej po prostu chodzi o to, że na skutek nadmiernej masy ciała są problemy z płodnością, no i wiele osób właśnie ich doświadcza, a kiedy ta masa ciała się redukuje, no to wtedy rzeczywiście ta płodność po prostu się zwiększa. Kolejny post. Witam, mam mały problem. 5 listopada skończyłam 2-tygodniowy post z wychodzeniem. Było różnie, ale starałam się. Dziś jem dużo warzyw, nie jem pieczywa, czasami żytnie. Mięso raz w tygodniu, a bóle żołądka wróciły jeszcze dodatkowo. Mam ciągły skurcz jelit. Nie wiem, co mogłabym jeść, żeby nie drażnić żołądka. I tutaj tak naprawdę mogło dojść na przykład do refluksu, tak, czyli po prostu do nieodpowiedniego pH w żołądku, przez co właśnie są takie dolegliwości. Tak jak powiedziałam, jedzenie dużej ilości surowych warzyw i owoców, na przykład, bo ktoś wcześniej miał delikatny problem z żołądkiem, taki post Dąbrowskiej może to nasilać, no bo wiadomo, że no, ciężko, żeby surowe warzywa, które są zazwyczaj przeciwwskazane w refluksie, nagle uleczyły refluks. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc... Ale pewnie tutaj w komentarzach ludzie by pisali, że to jest proces ozdrowieńczy i tak naprawdę to tutaj w tym momencie właśnie dochodzi do wydalania toksyn, do oczyszczania organizmu. Bo generalnie jak ktokolwiek na grupie napisze, że ma jakieś negatywne objawy właśnie po poście Dąbrowskiej czy w trakcie postu Dąbrowskiej, to po prostu to nie jest, że ta dieta jest niedoborowa lub generalnie zbyt restrykcyjna, tylko po prostu to jest to, że ona... To jest proces zdrowieńczy. To jest proces zdrowieńczy, dlatego tak jest. Trzeba czasu. Bo wtedy jak się cierpi, w sensie jak czasem coś boli, no to te toksyny wydalają się i szatan nas opuszcza. No. Kolejny post. Po raz kolejny wracam z tym tematem od trochę innej strony. Od 4 miesięcy, koniec postu w lipcu, włosy wypadają garściami. Połowy już nie mam i jest coraz gorzej. Zaczynam łysieć. Zostało mi niewielkie pasmo. Jestem załamana. Regularnie od 3 miesięcy biorę biotynę, witaminę D3, K2, cynk, B12, żelazo, skrzypowite, selen, magnez, drożdże. Piję herbatki ziołowe. Nie pomaga nic. Powiedzcie proszę, czy ktoś był aż tak w złej sytuacji, co pomogło, jakie badania mogę zrobić. No i tutaj też ludzie pisali, że właśnie to jest proces zdrowieńczy, no a moim zdaniem to po prostu jest bardzo, bardzo duży niedobór, który pewnie był właśnie spowodowany zbyt restrykcyjną dietą. No, ale to jest zdrowieńcze właściwości. I ostatni już post. Czy zdarzyły się komuś omdlenia i wymioty podczas postu? W jakich dniach? Czym spowodowane? Czy to normalne? Jak sobie z tym radziliście? I tutaj zrobiłam jeszcze screena odnośnie odpowiedzi na ten post. Tak, zdarzają się wymioty i omdlenia. Niestety, czym są spowodowane? Oczyszczaniem organizmu z toksyn. Szczególnie jak wcześniej się nie przygotowaliśmy do postu poprzez eliminację określonych produktów przed postem. Omdlenia się też zdarzają, bo za mało się je. Wow, czyli rzeczywiście ktoś do tego doszedł. Albo komuś mocno spadnie poziom cukru we krwi. No to też wynika z tego, że dieta jest bardzo restrykcyjna. Ratować się w takim wypadku można wodą z łyżeczką miodu lub z jedzeniem jabłka. No tak, bo jabłko jest dozwolone w poście Dąbrowskiej.
Więc kończąc ten temat, mamy oczywiście listę zalet oraz listę wad i teraz sobie to podsumujmy. Na liście zalet z pewnością będzie to, że osoby, które doświadczyły postu Dąbrowskiej, nauczyły się jeść warzywa. Oczywiście mówimy o niektórych z tych osób. No i ten nawyk po prostu pozostał z nimi do dzisiaj. To jest numer jeden. Numer dwa to jest to, że rzeczywiście post Dąbrowskiej może wpływać na obniżenie niektórych parametrów, takich jak próby wątrobowe czy też BMI, ale to też jest coś, co możemy osiągnąć za pomocą zdrowej i zbilansowanej diety, więc to nie jest coś, co wyróżnia post Dąbrowskiej, po prostu jest to efekt diety z ujemnym bilansem kalorycznym. Na liście wad mamy następujące rzeczy. Dieta jest bardzo restrykcyjna, jest niedoborowa, bo nie mamy w niej białka oraz nie pokrywa zapotrzebowania na składniki mineralne oraz witaminy. Dodatkowo jest mało urozmaicona i mało różnorodna. Po czwarte, mamy ryzyko dużego wypadania włosów właśnie wskutek niedoborów. Po piąte, nie uczy zdrowych relacji z jedzeniem. Po szóste, nie wykształca zdrowych nawyków żywieniowych. Po siódme, mamy ryzyko osłabienia i braku energii. Dodatkowo nie mamy żadnych przesłanek naukowych, które by potwierdzały skuteczność diety dr Ewy Dąbrowskiej. I moim zdaniem tutaj wybór oczywiście jest prosty, ale uważam, że każdy jest osobną jednostką i każdy musi dobierać rozwiązania najlepsze dla niego. Moim zdaniem i ja swoim podopiecznym odradzam tą dietę, bo oczywiście mam nieraz pytania Martyna, a co sądzisz o tym? Może to by mi pomogło przy tej chorobie? Ja uważam, że dużo lepsze efekty i dużo lepsze skutki może przynieść po prostu zdrowa, zbilansowana dieta, oczywiście dostosowana indywidualnie do danej osoby, jeśli na przykład ta osoba zmaga się z jakimiś jednostkami chorobowymi. Ale ten film jest po to, by każdy mógł podjąć własną decyzję i ocenić to, co będzie dla niego najlepsze. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek spotkaliście się właśnie z postem Dąbrowskiej i czy znacie kogoś, kto na tym poście był i jakie miał wrażenia. Bardzo chętnie przeczytam w komentarzach i wejdę z Wami w dyskusję. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli oczywiście tak było, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Też zachęcam, żeby sprawdzić, co u mnie na Instagramie, gdzie codziennie wrzucam relacje. Tutaj macie nazwę, a my widzimy się już za tydzień w czwartek w następnym filmie. Cześć!